Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym porannym czytaniu energii dnia codziennego. Mamy nowy tydzień, nowe możliwości z nowymi pomysłami i siłą. Działajmy. Aby nie przedłużać, jak zawsze karty rozłożone, potasowane z najwyższą atencją i intencją, więc zobaczmy, cóż dzisiaj mogą nam podpowiedzieć. Jak zawsze karty Tarota. Może dzisiaj na początku. No, najpierw. Trójka monet. Cóż mówi nam energia trójki monet? To energia działania. Może wolniejszego, ale dzięki temu i z większą pewnością. To energia człowieka, który zdobył wiedzę, wie czego chce, ma możliwości, ma umiejętności, ma również siły i swoim tempem powoli dochodzi do rezultatów, do swoich sukcesów. To czas na działanie, to czas na tworzenie, to czas emocji kreatywnych, emocji działania. Taki jakby power do działania na początku tygodnia. Niech się dzieje. Tyle energia kart Tarota. Zobaczmy jeszcze energię minerałów. O, może jakoś tutaj. Magnezyt. No, kolejna silna podpowiedź. Przenikanie. Kochani, magnezyt opiekuje się, dobrze wpływa na układ nerwowy, na trzustkę, na płytki krwi. Dedykowany jest osobom, które mają problem z krążeniem. Wspomaga, łagodzi stany zapalne, łagodzi stany bólowe, szczególnie kończyn, wtedy kiedy mamy tak zwane zimne stopy, zimne dłonie. Wspomaga ukrwienie, działa łagodząco, działa na dobrą krzepliwość i przepływ krwi, więc wszelkie stany miażdżycowe, wszelkie stany takie pourazowe, jeśli mówimy o zastaniu się na przykład kończyn i wtedy jest nasza noga czy ręka unieruchomiona, więc energia magnezytu będzie jak najbardziej pomocna, ponieważ reguluje przepływem krwi, ale wzmaga również też wchłanianie i przyswajanie magnezu w naszym organizmie. Działa przeciwmiażdżycowo, tak jak powiedziałem. Wspomaga na dobrą przemianę wody w organizmie, pomaga pozbyć się nadmiaru tej wody. Działa rozkurczowo, jeżeli mówimy o kwestii astmatycznej, jeżeli ktoś ma problem z płucami, problem z górnymi drogami oddechowymi, jest przeziębiony i ma problem z dobrą respiracją, czyli dobrym oddechem, jak najbardziej energia magnezytu będzie pomocna. Wspomaga leczenie takich uporczywych bóli, czy to bóli kręgosłupa lędźwiowego, najczęściej niestety karku, ale też i głowy przy migrenowych właśnie zapaleniach, bólach, jak najbardziej będzie pomocny. Wspomaga układ kostny. Dedykowany jest też osobom i starszym, i młodszym, w momencie młodszym w czasie wzrostu szybkiego, niejednokrotnie, stąd mogą się pojawić bóle kostne, a osobom starszym w podeszłym wieku ze względów na osteoporozę, na sytuację właśnie bólów kostnych. Bardzo dobrze wpływa na nasz umysł, pomaga w uspokojeniu, tonizacji naszych zszarganych nerwów, naszych myśli, wspomaga dobre myślenie o sobie, daje nam takie duchowy wzrost i duchowe poczucie, że jestem jednak spokojny, jak spokojnie podejdę do różnych trudnych sytuacji, to tylko dla dobra swojego. Pomaga również skoncentrować miłość własną do siebie. Jeżeli mamy sytuację, nie wiem, po rozstaniu z kimś, albo jesteśmy podatni na takie sugestie, a ty nic nie robisz, nie jesteś zbyt wartościowy. Po pierwsze, nie dajemy sobie tego wmówić, ale jeżeli nawet nasze podwaliny samooceny są nadszarpnięte, to jak najbardziej magnezyt będzie nam stabilizował, da nam dobre poczucie własnej wartości. Kochani, pomocny jest również w czasie medytacji, pomaga nam w osiągnięciu lepszego stanu medytacji, dając łatwiejsze, mocniejsze wyciszenie.
Dedykowany jest głównie osobom z posznaku wagi, barana, bliźniąt i panny. Współpracuje z czakrą podstawy, dając tam dobre, mocne podwaliny i czakrą serca, tak jak wcześniej powiedziałem, nie tylko fizycznie w sensie dobrego ukrwienia, ale też i mentalnie dając nam dobre, stabilne poczucie własnej wartości. Oczyszczamy pod bieżącą letnią wodą, a energetyzujemy w towarzystwie kryształów górskich. Tyle energia minerałów. Jak zawsze zaproponuję Wam jeszcze energię kart opiekuńczych. Zobaczymy, z jaką energią dzisiaj do nas przyjdą, co podpowiedzą. Mądrość, odkrywanie i błogosławieństwo. Mądrość. Mądrość, piękna i trudna cecha. Mądrości uczymy się przez całe życie. Mądrość zdobywamy wraz z doświadczeniem, z przeczytanymi książkami, ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami, po prostu, które nadaje nam nasze życie. Poprzez przeżywanie różnych sytuacji, poznawanie różnych ludzi. Mądrość jest cechą przepiękną, kiedy jest dobrze i mądrze wykorzystana. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Tak, czasami trzeba próbować uwierzyć w mądrość istot wyższych, aby w dobrej ocenie własnej wartości i własnej mądrości móc działać lepiej. Odkrywanie. Odkrywanie to informacja, to podpowiedź, abyśmy byli odkrywcami własnego życia i własnych siebie przez całe swoje życie. Szukajmy nowych możliwości, nowych rozwiązań, nowych dróg. Nie bójmy się robić pierwszych kroków, nawet jeżeli wzbudzają w nas pewne emocje strachu, lęku czy negatywne. Starajmy się w dobrej ocenie być jak Kolumbowie własnego życia. Wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. Tak, bo czasami nawet w największych ciemnościach, jeżeli podejdziemy do tej ciemności w odpowiedni sposób, stonizujemy pierwsze negatywne emocje, to w tej ciemności jesteśmy w stanie czasami zobaczyć, dostrzec nikłe światełko tak zwanej nadziei, która ukierunkuje nas do lepszego odkrywania samych siebie. I ostatnia karta, błogosławieństwo. Piękna karta, mówiąca o błogosławieństwie energii istot wyższych, ale też i własnego siebie. Pamiętajcie, bądźmy wdzięczni, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że potrafimy doceniać piękno, smucić się w chwilach trudnych, płakać, oczyszczać, ale i cieszyć się z małych drobinek naszego życia. To jest wszystko, na co składa się błogosławieństwo. Bądź wdzięczny za to, co masz. Wdzięczne serce wzbudza więcej radości, miłości i powodzenia. Tak, bo emocja wdzięczności dzielona wzrasta. Jesteśmy wtedy bardziej kreatywni, jesteśmy wtedy bardziej szczęśliwi, a energia szczęścia dzielona wzrasta. Tyle energia kart. Zobaczmy jeszcze energię run. Jaka dzisiaj będzie podpowiedź, jaka będzie opieka. Runa żniwa. Jowisz. Runą żniwa opiekuje się Jowisz. Kochani, to energia dobrobytu, to energia koszenia wszystkiego tego, co jest dla nas jak najbardziej wartościowe. To energia plonów, zbierania tych plonów. To energia, która mówi nam o dobrobycie, o spokoju, o spełnieniu, o pięknym czasie, czasie nawet małego odpoczynku i spijania przysłowiowej śmietanki z plonów, które zasialiśmy. To czas zbioru ziarna, które zasialiśmy, ciężkiej naszej pracy, wielkich nadziei. To czas, który jest dla nas jak najbardziej korzystny. Kochani, tyle na dzisiaj. Życzę Wam, aby ten początek tygodnia był udany, energetyczny. Wzrastajcie swoim tempem, twórzcie, pracujcie w dobrym poszanowaniu siebie i pracy, którą wykonujecie. Starajcie się mądrze podejść do dnia dzisiejszego i każdego następnego.
Bądźcie kolumbami własnego życia. Odkrywajcie, co dla was najpiękniejsze, najwartościowsze, najlepsze. Cieszcie się dniem powszednim, cieszcie się chwilą, cieszcie się sobą. Błogosławcie sobie i istotom wyższym to wszystko, co jesteście w stanie uzyskać i to, co otrzymujemy. Cieszcie się i mądrze wykorzystujcie energię Matki Ziemi i jej drogocenne dary. Dziś jest to magnezyt, energia przyciągania. No i odrobina nagrody dla każdego z nas jest dobra, ponieważ daje nam spokój, daje nam pewność dobrego działania, poczucie dobrze wykonanej pracy, a każdemu naprawdę należy się odrobinka relaksu, odpoczynku i tej nagrody. Więc pijemy dzisiaj wszyscy ambrozję, pijemy dzisiaj wszyscy za udany czas i robimy plany na przyszłość. Kochani, pięknie wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Życzę dobrego, spełnionego, wspaniałego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia jutro.